jak Putin сказал z ulepką, no my znajem drug z drugą, ty i Put i ja, znaczy Putin jak nie. No. To zjeść wchod w głębinę ziemi pod etymi baniami gazowymi na woli jest wchod Agartu i Szambalu. To znaczy tam tunieli wchodziad stopni kilometra ty wchodzisz z Warszawy w głębinę ziemi, bo tam wnętrze ziemi znajduje się niezjedna, nieopaznana cywilizacja, która żyje wnętrze. Znajesz, winny. I on tak ulepał, ale to nie koniec. Ligi, która spała tam god tam nazad, na eto krawati, ona miała sesji parapsychologicznej z Putiną, dwie noci, jak to jest, po kolei. Czy wyobrażasz? Ona rozmawiała z Putinem, dwie noce, ta Lidia dokładnie na każdy temat widziała nawet te szare jego, bo ona takie szare jak u Wilka oczy, wiesz. U niego takie łaza, tak u wołka. Takie, jak to jest szary po rosyjsku? Szary, no szary, to jest to brąz? Nie, to takie jasno. Jasno niebieski. Tak. A szary to szary po rosyjsku szary. Taki brązowy, nie brązowy. Wiesz, jaki to szary? To szary to takie coś brąz jasny. Ja ci powiem jak to jest. To powiem ci, to jest szary. Szary to taki. Zobacz, to na dziwo. Nie, to jest ważne, bo on to są unikalne głaza u niego. To powiem jak to jest. I teraz powiedz, co Solicka opowiada. Czy to prawda, co Solicka opowiada? No. Lidko i też byli. No. I gdzie byłaś, Lidko? Gdzie byłaś? A my za Warszawę wyjeżdżali. Sieryje, błagało niebo, u Putina. Sieryje. No. Szary po polsku to jest siery. No. Paruski. Tak. Można szary i tak. No bo on duma jest sieryka z katolika i jajka. No tak. Posłuchaj, a temu Agalaza kto? Jeżeli chodzi o Lidkę, to ona... Posadziła się. Ona dobrze mówi, dlatego że ona ma prawdę mówi to raz. To znaczy w tym momencie to co ona mówiła z tym Putinem, bo ona miała absolutnie prawdę powiedziała. A ponadto ona ma to do siebie, że ona ma trzecie oko otwarte. To znaczy ona była na kursie chińskiej parapsychologii. Ja też byłam. Feng Shui, rozumiesz? No i gdzie ty była? Gdzie była? Też była na takim kursie. I wyobraź sobie, ona ma otwarte po tym kursie trzecie oko. Bo tam otwierają te kanały. No a za czym ciebie etat kurs? Za czym ciebie etat kurs? Po prostu interesne było. Dla roboty? Rozumiem. Nie, po prostu tak interesne było. Dawno już. Ty chciała uznać, sama pra siebie. Nie pra siebie. No. Było tak też, powtarzać, że gordzią. Ale czekaj chwileczkę, bo to jest dla ciebie bardzo ważne, bo ty się w siostrze możesz nawet, jak będziesz po telefonu rozgadaliła. Nie, tam po telefonu nie dogadałem. No ale może pismo, no. No, tu wiem. Bo możesz wysłać iść do siostry równie dobrze, prawda? Do nieprawdy. Najważniejsze no, ten. Teraz listy tam nie. Tak. A kontroli, poza tym jest cenzura tych pism. Oni sprawdzają. Ale dla twojej informacji, żeby była spokojna. Ten Putin dostał od Carl White, czyli wysoki biały, broń technologii. Jak usłyszał o jakimś oku informację, to list odwalał. Ale ona musi to być, bo jest Rosjanką. Dostał technologię taką, jedyną w świecie, że nie jest w stanie nikt tej Rosji napaść. W żaden sposób. Tak. Dlatego, że taka obrona przeciwlotnicza, ona jest oparta o... Wiesz, to Unia ale czekaj, to ci chcę powiedzieć. Eka, prawdziwo wazduszna obrona Rosji nie śledzi UZE, asnawana na wchodzie hiperprostranstwo. Mhm. I jeśli nie te rakiety, z Sejmionych Statów, który taki jest, na premier zaprogramowany je Putin, wchoda w prostorstwo Rosji, to eta systema tak jakby wriedzić tym rakietom, no. Sto mózgi tych rakiet już wchodzą z uma. I wsio odwaliwajca i te rakiety mieszczą wchodzą na Rosji, no. Ty znasz, co działają, oni drug z drugą
kiwaruszka. To znaczy tam wszyscy... Może znaczy, tej staruszki daj, patamuszko, ona jest... Nie. Staruszki. Tej staruszki, patamuszko na rymionek. Ale nie, ale to ja ci tutaj daję to. No. Ale to słuchaj, o co chodzi. Czyli, dlaczego oni nie mogą napaść na Rosję? Bo ten Putin jest praktycznie władcą świata. Dlaczego? On może zająć całą Ukrainę wojskami, rozumiesz? Tak. Zarówno, które stoją w Briańsku, jak no, i może, które stoją koło Rostowa nad Donem oraz tymi, które stoją tam koło Woroneża właśnie, koło Woroneża to jest tam koło. Ej, słuchaj, i nikt się nie stanie, a wiesz dlaczego? Bo gdyby wojna wybuchła, to ten Putin by rozwalił te Stany Zjednoczone w drobny mak, bo oni mają już taką przewagę obecnie, bo Tall White, to kolega się orientuje, bo oglądał te taśmy, chcielibyśmy te taśmy dodać. Tak, tak, przekazali gruby, tak, Putinowi technologię kosmiczną oczywiście, która jest milion lat do przodu niż te technologie tak, obecne. Tak. W związku z tym ta Ameryka, posłuchaj, Ameryka. Nie, tu gruby siedzi, Krzysiek. Co jest źródłem szatana na ziemi? Dwa kraje. No. Izrael i co? USA. USA, tak. Szatan, to jest szatan. No. Kto jest z aniołami związany? Rosja. No. Tylko widzisz, ta propaganda w Polsce, ona oczernia anioła i mówi, że to jest diabeł, rozumiesz? Bo to jest żydowska propaganda. Ty zauważ, jaki atak jest na Putina obecnie. Ja, tak, telewizor tak, tak, atakują. A to są takie, że wariat, że on ma wiedzę. Wariat, że on ma mózg. Tu. Tego, że młodą babkę sobie... Że, ale że ma raka, raka ma na mózgu, nie słyszałaś? Że erotoman, że sobie młodą babkę wziął pod spacmenkę, że żonę wywalił, tą Ludmiłę, wiesz. Myśmy myśleli, że on wziął jakąś Nadię Comaneci, tak, on wziął jakąś inną, którą ma na ręce. A ta gimnastyczka, ona niedawno, gimnastyka była, tak, ona tak. Dwa syna jemu dawno już urodziła. Tak? Ta młoda? Młoda. Już? Dawno już. Tak, dzieci tylko nielegalno. Nielegalno. Nielegalno było, teraz legalno. A teraz no. Nie legalno. Synam ja nie wiem. A gdzie ta gruba żena jego pierwa no, jest? No ja nie wiem, gdzie ona wypadała, gdzieś kiedyś... W Warszawku. Nie w Warszawku, może gdzieś on zdawi jej do toho. No, w Warszawku. Nie widziałem, aha, to w Warszawku. No. Ja sobie jeszcze wezmę, napiję się czegoś. W Warszawku. W Warszawku. Więc no. Słuchaj, to za koszmar, tak. Nadiu. Cała propaganda w Polsce skierowana przeciwko Putinowi, a to jest nieprawda, bo on jest właśnie źródłem dobra na ziemi, a źródłem szataństwa, on się zna na tym, bo on jest tak. Bogiem. Ciekawe być. Bo on jest ze znawcą tej... Ten gruby, ten jest na Szembeka, tam tak. On religii, ma wyczucie, tak. Kto jest szatanem, a kto tak. Jest aniołem. Aniołem jest Putin, a szatanem kto jest? Izrael. Miejsce, tu się nie podniecaj, się nie podniecaj. I to jest taki fałsz, bo ta propaganda, bo jak ty oglądasz jak widzisz, to wszyscy przeciw Putinowi. Nie wiem, czy to zauważyłeś. Tak. Ja tam oglądałem się tej babki. Wszyscy przeciw Putinowi. Raka ma na mózgu. To ja nie czytałem takiego. No ale mu pisały gazety oficjalnie, że Putin długo nie pożyje. Uderzyć chcą, słuchaj, jego, żeby wszyscy mieli jak najgorsze od... Że ma raka na mózgu, bo to ten. Może słabego, bo jeszcze on żyje przecież. Bo to powiedzieli, jeszcze wasz ten. No. To jest herbatę no. Zrobimy. No. A zobacz, zobaczcie, prezydenty, były prezydenty. Ty zawsze miałaś dobrze. Jeżeli ty uważasz jako Rosjanka, że Putin jest dobry, bo ty miałeś w głowie to zakodowane, no. To znaczy, że ty byłaś prawa. Ty była prawa, bo tam już to tylko można wiedzieć w dnieśnie dni Putinu. Co? Co to jest? No, gawery, gawery. Woda cieknie, to na nie, 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 bo tam ja leję wodę do tego, to jest do tego. Tak. Ja sobie herbatę robię. No dobrze, też. Także wiesz, pomieszane jest wszystko teraz to wszystko, pomieszało się. Pomieszało się. No i wasze, jakie... To nasza propaganda, to jest kłamstwo, że to w ogóle nie nasza. To w ogóle tam... No zobaczcie, dwa prezydenty. Mówią, że nasza to ruska. Słuchaj, nie. No nie i tak i nie. Wiesz, u Kaczyńskiego to jest nie, a u tego Tuska i Komorowskiego to jest no, tak bo widzisz, że mówią, że władza sprzedana ruskim. Tak. Gdyby był ten Kaczyński, to no. Ja cię zapewniam, że on by wojnę wywołał z Rosją. Tak. Bo to jest Żyd. Nie wiem, czy ty wiesz, to jest Karlsztajn, on się nazywa ten Kaczyński. Powiedz tej babce, bo ona tak pewnie zachwycona Kaczyńskim. Tak. Niekochana, to jest Żyd Karlsztajn, okropny typ.
w ogóle fałszywy, no jeżeli był Żydem, to dlaczego on nie powiedział, że jest Żydem? Trzeba było powiedzieć narodowi, że nie jest żaden Kaczyński, tylko Kalkstein. Tak jak ta cholera, ta Żydowa na Ukrainie, ta cała Tymoszenko, to nie żadna Tymoszenko, tylko Kapitelman. Kapitelman, Żydówka, no, Jewryjka, ta Tymoszenko, Julia. Gazecie czytały, jaki ona apartament ma? Wiem, no pałac ma, no przecież ona nakradła miliardy, no. To jest baba, która jest, ja nie wiem, oni powinni wyrok śmierci na nią dać, bo to jest baba, która kilka miliardów dolarów w ogóle ukradła, no. To jest rekordowa złodziejka w skali światowej, no. To cała Tymoszenko, ta cała Julia Tymoszenko. A jej też tu Ukrainki parę sztuk ja spotkała tam. Też powiedzieli, że to nie dobry człowiek. Tak. Także wiesz. Ludzie są bardzo pazerni, chciwi, pusto mają w głowie. No w głowie, tak. Nie myślą o innych, nie myślą. Tylko o sobie myślą. Słuchaj, nie myślą o... Ona Ukrainę tu miała, wiesz, to cała Tymoszenko. Jej chodziło o te pieniądze i tym. Widzisz, co on mówi? Teraz się tej Tymoszenko nie boi. Dlaczego? Dlatego, że ona już nie jest u władzy Tymoszenko. Nie, słuchaj, wypuścili ją przez więzienie. Ona wyszła, czy tu idzie? No to ja wiem, że dawno wyszła, ale już teraz ona nie ma też władzy, to by nic nie zrobił. On się jej kiedyś dał. Ty jako Rosjanka, właśnie dobrze, że wy Rosjanie jesteście mądrzejsi od wszystkich. Bo jeżeli tam u was jest i powiedziano, że Putin to jest taki, jak powinien być, to wy, jako Rosjanie na kraju ziemskim, wiecie, że Putin to jest naprawdę człowiek na poziomie. Na poziomie jest, tak. Jest. A to mój wujek i musimy go bronić, tego Putina. No. Wujek. Mój wujek. Słuchaj, kłam... Nie jest zły ten Putin. Koma kły. Kłamstwo no. Było nie tam w Rosji, tylko było w USA i w Izraelu. Zawsze tak było. Nawet jak ja byłem na Zachodzie, to wiedziałem, że to są najgorsze typy podstąpy dla Żydów. Byłem w Paryżu. Nawet po mieszkaniach chodziłem. To jest roba... A po co? Bo akurat mój ojciec był w obozie koncentracyjnym z Żydami w Buchenwaldzie. I wywiad oni nie pomagali, jak ja byłem we Francji na emigracji, rozumiesz ci Żydów. I chciałeś się dowiedzieć, tak? Tak, chciałem nawiązać stosunki z tym. Rozumiem. Co mój ojciec w obozie się... Ale kto twój ojciec Żydem był? Nie. On siedział jako komunista. No. Z Żydami francuskimi. A, z Żydami. Z francuskiej partii komunistycznej w Buchenwaldzie. Aha, i dlatego tam... Ja poznam tych Żydów. Słuchaj. Bogacy to niesamowite, ja nie wiem, czy ty wiesz o tym, że oni... Ale powiedziałeś, że robactwo. Bo to jest taka rasa. Robactwo. Nie wolno z nimi... Ja tam tylko byłem i potem nawiałem od nich, bo ja się bałem. Tak? Oni mogą... Ciebie śmieje, co było, czy tak ci... Ale mówili, że do beczki z gwoździami wrzucą i turlają krew leci. To tak było w czasie rewolucji. Tak mówili i krew ten pili. Pili, tak. Ale to bajka była przy tym. Nie, to nie była bajka. Oni byli chuligany u Żydów, mogli być cała tak. Cała rewolucja przez Żydów była organizowana w Rosji. No. To nie, takie filmy, kiedy to wyglądało, no. Takie filmy nie mogły taki straszny morderczy. Straszny morderczy, musimy Janka nauczyć miłości do ludzi troszeczkę, tak, wiesz. Chociaż trochę tych Żydów, żeby polubił, na 0,5%. Bo on by ich wszystkich z powrotem do gazu wysłał. Zobacz, nawet powiedziały te z opieki, że on jest podobny do Hitlera, te babki. Bo on tam poszedł, a one powiedziały, o, do Hitlera podobny. Tak? Tak, ale to jak miałem inne uczesami. I jeszcze to śpiewały sobie tam te babki, niech go weźmie cholera, la 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 la. No mówię ci do... Zawsze mówili tak, że do Hitlera. Ja jeszcze czekam, aż się zagotuję. Tak. Może ty chcesz jeszcze herbaty? Chcesz? Może nie, herbaty? Nie, ja wychodzę do niej, tak zagotuję się tym do kawy i ja. No, właśnie, bo może za mocne, nie? Nie, to zeżejesz, będę jeszcze... Pisz tam, co tam będziesz chodziła? No. Ale popatrz, do czego doszło? Do stali technologii obrony przeciwlotniczej, która działa w hiperprzestrzeni, która powoduje, że jakby wchodzą jakieś, nie wiem, promienie czy jakieś kwanty do komputerów, które kierują tymi rakietami i tam się zaczyna proces, po pierwsze, mylenia tych rakiet, a po drugie, że one się jedna z drugą zaczynają zderzać. I w związku z tym nie ma mowy, żeby jakakolwiek rakieta wleciała na terytorium obecnie Rosji, bo jest taka obrona przeciwlotnicza, więc gdyby wojna wybuchła na wielką skalę trzecia światowa, kiedy mirawaja wojna, to kto by przegrał? Nie Rosja, tylko Soединенные Штаты Ameryki. I u nich nie prosto uze, darze świat, żeby pratiwo, jak to jest, przeciwstawić się, pratiwo... Ryczyć wojnie, no to przeciwstawić się, tak, no. Jest.
No nie wiem, że tak jest. Tak, wojnie. Wojnie. Tam uciemy. Nie mogą nic zrobić na tej Ukrainie, bo sobie. Kochana. Tam nie ma szans, bo ten Putin może sobie robić co on chce, nawet może do Kijowa dojść. I nic się nie stanie, dlatego że on ma taką przewagę, że gdyby oni zaczęli z nim wojnę, to by w ciągu jednego dnia już by przegrali. Rozumiem? Bo tam by poszły te rakiety rosyjskie na Amerykę, a ani jedna rakieta by nie osiągnęła Rosji. No i co? I by tutaj stało wszystko nienaruszone tak. Rosji, a tam by wszystko było w gruzach w USA. No więc co to za wojna by była? Żadna. No, no i oni o tym wiedzą i zauważa, jak oni traktują tego Putina. Te sankcje żadne. Ja nie wiem, czy założyłaś. Sankcje. No jak? No tylko gadają na języku. Tak. Na języku. Ble, 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 ble. O Putinie, że ma raka, że to, że tamto, że, no ja... że zwariował, że żonkę tak, młodą. Tak, że starą dał na, starą żonę dał na konserwy, na mięso za granicę. Tak. Nerwy w konserwy i na eksport. I ona nerwowa była, ta tłusta, i on wziął w konserwy i na eksport wysłał. No. Aj, to było po to gadają. No tak. Każdy co. Aby tylko wiesz. A nie wiadomo, czy ją w ogóle nie, wcześniej jeszcze nie ukatropili. No bo jak na konserwy, to musieli ją ukatropić. To nie, no jaką to klasztory. A może i... Albo do klasztorów. Zakonnicy też takie tłuste przejmują. Może klasztory ja najlepiej żyję, gdzie na kciela tam poszła, a tak. Nie ma nie jeść, nie włączy, jeść, to jest klasztory, ja kupuję i co ciebie jeszcze chcesz? No. Tak, tak. Aha, ty jesteś wybrana. Wiesz dlaczego? Bo ten Woronez to jest najbardziej niesamowite miejsce w Rosji. Wyobraź sobie, wczoraj żeśmy oglądali program z kolegą, Anomalia z Woronezka, gdzie jest pełno stoczków latających. Tam pod ziemią jest czakram koło Woroneża i wyobraź sobie, spotki latające z innych cywilizacji kosmicznych ładują energię z tego czakramu Ziemi. I był pilot rosyjski, no, tak. Który miał za zadanie tak. Nie tylko zestrzeliwać te spotki koło Woroneża, ale nawet tak. Miał prikaz wejść w te lasy koło Woroneża, one tam w ogóle jakiekolwiek są, może tam dalej koło tego Woroneża są, i tam zbadać ten źródło czakrama, gigantyczne pozemnie, które powoduje taki uskok tektoniczny, że te spotki energii, wiesz, do lotu, biorą, że one się ustawiają na tym czakranem i ta energia, wiesz, wpływa z wnętrza Ziemi do spotka latającego. I to jest w ogóle sobie gdzie? Koło Woroneża. Czyli ty jako kobieta, ty tam jako dziewczynka, która się urodziła w Woronezu, nie jesteś zwykłą kobietą, tylko utkwia ogromne możliwości psychika, o czym się psychicznie. Ty w nie jakby nieziemna ja. Bo ty fizyko psychicznie, będziesz letać. W regionie. Ja w życiu letała. Wiesz, gdzie? No. W Woronisz, a gdzie w Bałtyckim. A ty pilotka i robotała była, żyła. Ale inżynierą była. No to inżynierem nasze. Inżynier ekonomiczny plus. Paraniezja. No, no. Ty wiesz, co znaczy być inżynierem? Ty wiesz, jaka to jest trudna historia? Czy coś sumi? Tak, bo tam się gotowało. Ty wiesz, jaką się musiała na. No to inżynierka, no. Siedzi. Nie, że to nic. No nie. Tam mysz, tutaj. No. Kobieta musiała się namęczyć jako uwielbieniec na tych studiach. Tak. No to bardzo trudne studia były. Bardzo. No. Oczyń słożny jest. No jeżeli ktoś wybiera na przykład wyższe studia, wyższe uczelnie zawiedzenie, to samo nie trudnie jest inżynierski, prawda? Tak. Czyli być inżynierem to nie jest taka prosta sprawa. Хорошо. Сон же будет сегодня, пусть всегда будет сон. Так. Пусть всегда будет сон, солнце шло. Я шла, и такая погода, ладно, была. Так, когда будет расходнись? Начинает сутка. Сутка не то срана, она была сапсута совсем, но теперь она становится хорошая. А я тебе могу долать еще воду теперь, как просто? Ну давай, тут не no jej dolej, bo ona, żeby ona wiesz, kupila. Tam cukor jest, tak. Sacharina. No, sachar. Cukrzycy dostanie mi. Nie wolno cukry. Nie wolno, tak? Bo to wiesz, jak ktoś chory. Nie wolno. Nie, to mowę. I ta babcia ma cukrzycę, tak? To ją okrada ta córka warszawianka. Słuchaj, ona. No. No. Córka, ona pojeżdża mówiła. No. Z Gliwic pochodzi. Z Gliwic, no. Ta babcia. No.
i ten, i ta babcia z Gliwic, córka jej tylko niedawno jak leżała na Gliwicach w szpitalu, tylko jej определили. To znaczy, давай aparat, давай справди, мили цукер. Она, я не могу, ты не пожичишь мне пенюшки, я расчетую тебе пожичить, чтоб купить ей ты. Паску. No. Aparat ili naleźli, aparat to wszystko zdjęli, wszystko robili. Ale gdzie też nie mówisz, no w Gorzkowej. Za 2,5 tysiąca ty nie mogła mamy kupić, a tam wszystko tak. To ty zaraz gawarywała z tej córką jej, tak? No, dociel jej. Ale ona żyje w Gliwicach, ta doczka? W Gliwicach. Ja dlatego tak, czy miesiąc przyjeżdża do domu. Zaraz ona jak stała przyjeżdżać, jak uciekła do mamy gościa, jak złapała kasę i wszystkie... Kasę i patrz, jaka ta mafia polska, że córka skorzystała, że babuszka stara jej o mać, wzięła kurtkę z dzieńgami i sobie żywot. I maszyny kupują. Kochanku kupiła maszynę, no. Wypierdolił dzieci słup. Tak. Stoi ta maszyna. No. Kochanku. Ta chytrość tych bab nie zna swoich granic. Chytrość tych bab prosto urzasna ją. Znaleźć? No. A ten Chińczyk to głupi jakiś chyba, co? No ja. Może on zaszył w tej kurtce, wie ten Chińczyk? Obmanął te rzęsi. Chciał, skoro ta mamcia miała 2,5 tysiąca. Słuchaj, do końca co mówi, bo widziała, że jak wymieniała. No. Tak Kryśkę, co znajoma moja powiedziała, że ona widziała, jak wymieniała. Jak wymieniała. Jak swojego kochanka wzięła, tak. Do Gliwic samochodem jeździli i kupić mu pojechać do Niemców, kupić samochód i mało używany. Tak. On też groszyki dojedzie do Niemców, zapłacić. Kosztuje. A skąd ona miała? Tak. Ona mówi, matka, ja znała. Mówi, co ty miała? Kiedy ty to miała? Miała. Strana. Strana? A jak mówi, dzieciaką trzy rosło, to trzeba było nakarmić i cały czas płakała z renty. Nie czyli tydzień czasu rentę w sąsiadki to pożyczała. Tak. Tak. No. Tak, co chłopaki, co robicie w tym świecie? Robicie strasznie. Koszerne. Koszerne. Oni już żydzi, no tylko o pieniądzach. No znaczy w tej chwili w głównym zdjęciu jawiają dzięki. Dzięki, tak. Tylko dzięki. Tak. Nie dumaj za ludzie. Tylko o dzięki. O dzięki, tak. Takie położenie. Tak, takie położenie. Znaczy Gitraja dosz. Tak, chytra córka. A dzisiaj to 15 mamy kwietnia 2014. No. Kromie ta wolka koni to ljubownik tej doczki, którą ona kupiła automaszynę. Ale zobacz, jak wszyscy już wiedzą, a że ta sąsiadka, co widziała, jak ona wymieniała pieniądze w Halimie Rockiej, to też musiała już na sądzie zeznawać, tak? A jej na sąd zapisali, co ona jej głosowała. Ona nie poszła i powiedziała, mnie nie bierzcie, ja nic nie znam. A mnie wszystko przyznała. Ale to po co? Ale ty skazała tam w sądzie? Ja nie byłam w sądzie. No ale nawet jak się do niej przyczepili, to już musieli wiedzieć, że ona cokolwiek wie. Będą ją męczyć i będą ją prześladować. A tu wyzywali sąsiadków. No. No i to, ona mówi, czy ja nie pójdę za stawkiem. To po co to pleść było, gadać? Po co to było wcześniej gadać? No. No a nas drugiej koleżanki. Po światu poszło i jej teraz mówię, co ona powie. A teraz wiesz, oni tego Chińczyka nie mogą zlekceważyć, bo to jest obywatel obcego kraju, to prędzej jakąś Polkę, Warszawiankę zlekceważyliby. A Chińczyka nie muszą do końca teraz dobrnąć sprawy. Rewizje i prowizje i 10 osób. Jedną przesłuchają, potem drugą, trzecią, czwartą przesłuchają wszystkich. Będą też tam ambasada chińska się wypowie na ten temat. Polskie posolstwo kitajskie jest. No. Kitajsko, wajdziom do wielu. Jeszcze u Kaczupia. A, słuchajcie, ja... Babuszku zaprosili na imprezę i babcia musi imprezować. Do końca i kurtki bierze i tego. No. No tak. Tak. Putin. No, dobrze zabłędzi. Tam mi dało właśnie odpozyło, że byłem na trójcie, to było Kamskowa autozawoda na Bieleżnych Ciągach, tam grabota. Tak. I tam był Rosjinu, kaka ogromna, bagata. Bagata, ja się rozumiem. Takie rozmowy u Rosji i tak dalej. A taki paniaczki, które nie byli w Rosji, w ogóle nie znają tego. Tak, zobaczcie, nie znają.
i Androny Gawajad. Znaczy, tak. Ta propaganda polska. Sarmazony i Androny. Tak, tak. Stoby Gawajad Arasi nada tam oczym długo prawy żyć, za, być. Żyć, być. Co by znać, co by wiedzieć. A propagandista, który Gawajad Arasi niczego ale tej strony nie zna. Niczego. Oto mnóstwo. On tam prosto nikada nie był. Nikada. Tak. A tak wiesz? Tak, zaziębione w pyszu. 4 stopnie ciepła. No. 3 grady światła. Tak, ja patrzę, że mu tak te plecy. Wiesz, o tu, od na górę. Tak, no, Dziala ty znalazł. A ty znajesz, to będzie śnieg z bestem padać. Tak. Tak mówili w radiu. Słuchaj, ale kiedy to będzie? Śnieg. Może być za godzinę. Tak, powiedzieli, śnieg z deszczem będzie padać. No widzisz, o, no mówię. No ja cię... Tak. Tak gawarili nociu. A ja ci powiem coś lepszego, jako jasnowid, bo ja mam taki, wiesz, zmysł jasnowidzenia, tarowski. Jajkowy. To cię zapewniam, że za kilka lat nie będzie tego całego Eurosojuza. I ta Rosja wiesz, dokąd dojdzie? Do granicy z Niemcami. I zajmie Polskę. I te wszystkie kraje typu Węgry, Słowacja, Czechy będą znowu pod rosyjskim panowaniem. Dlatego, że to się sypie wszystko, ten cały kapitalizm, wiesz? Naprawdę. Rosja to jest pierwszy krok z tą Ukrainą, a potem pójdą te czołgi tutaj aż po Odrę. Bo to są ich tereny. A co Rosji wasza Polska? Polska to mała. Chociaż Polska to 20 lat tak. Już tu jest. Gdzie nie potrzebna? Na swoje ma... Polska to jest żaden kraj, tu nie ma nic. Tak. Nic. Ciekawe. Nie ma surowców. Nawet metra nie ma. W Moskwie jest 320 km. Jest metr. Haraszo. No. Cienkie jest, cienkie. Potem muszę to się wodnia wtornik. I wiesz, opatrz, o, wirus Moskalikus trzyma. Wirus Moskalikus, o. Bo duch czytelnika metra nie gaśnie. Podjęliście wyzwanie tworzenia wierszyków, którymi chętnie bawiła się Wisława Szymborska. O masz, o wierszyki mamy. O, ha, ha! Wisława, a na panu czele nagrodu, Nobla. A Wisława, tak. Wisława Szymborska, tak. Tak, Szymborska. Poetyska. Ona dużo pisała. Dużo pisała, no taka staruszka z papierosami umierła. Nie wiem. O, patrz, ta pani znala. Patrz, może to mnie ta nikogo nie interesowała. A mnie też nie interesowała. A duża jewrejka, nie jewrejka, co? A nowelszku, którą my poluczyły, jaka nam mudra. Tak. A ty znajesz, ta, no? Ja znaję. O, ty harosze je zęszy. No, patrz, może to ja znajesz. Uże piszesz i czytajesz. To teraz polski alfabet już znajesz. Uże piszesz i czytajesz. Yeah. No, co tam jest opisać? Wirus. Igor Iwon. Kto powiedział, że Łotysze jedzą ciastka bez landrynek? Szybko włócznią go uciszę pod świątynią klementynek. Kto powiedział, że Ujgurzy jedzą ciasto z marcepanów? Tegoż dziabnę kolcem z róży pod przybytkiem salezjanów. Patrz i pomieszała tych z religię takie. Tak, no masz, o Łotysze. Kto powiedział, że Łotysze jedzą ciastka bez landrynek? Szybko włócznią go uciszę pod świątynią klementynek. Widzisz, wojna. No. No to chorosz, o, na zdzielala. Patrz jak wiatr wyje, widzisz, o drzewo chodzi.